Witam przedstawiciela firmy Drobut, pana Kulczak. Tomasz. Pan dyrektor firmy Drobut. Witam wszystkich radnych tutaj zgromadzonych. Przede wszystkim witam mieszkańców wszystkich tutaj ulicy Polnej, ale także tutaj Zielonego Zakątka, który państwo tutaj przybyli. Jak pan znajduje? Nie ma, jestem przedstawiciele Rady Sołeckiej. Witam przedstawiciele Rady Sołeckiej. Sąd zakład nas musiał gdzieś wyjechać. Proszę państwa, ulica Polna 7. Przypomina mi się tak, jak zgłosiłem tą ulicę do zaprojektowania, do wybudowania, do budżetu gminy Jarocin. Wtedy burmistrz mi powiedział tak: pani radny, kilometr 500 drogi. Dla 500 domów. 731 tysięcy kosztowała ta inwestycja. Panie burmistrzu, niech pan spojrzy. Minęło tylko rok czasu. Niecały rok czasu, ile tutaj powstaje nowych domów. Także myślę, że warto było to zainwestować. Ta droga służy także tym mieszkańcom, którzy tutaj się budują, ale także, jak tutaj został zielony zakątek, piękna droga w stronę Siedemina, w stronę zalewu. Także myślę, że warto było tą ulicę pobudować. Także w imieniu swoim, ale także mieszkańców, panie burmistrzu, serdecznie dziękujemy za tą decyzję. Dziękuję bardzo. A co ważne, łączy dwa sołectwa. Ta droga łączy dwa sołectwa, Roszków i Siedlewów. No i oczywiście parafia, jakby nie było. Ta droga by w tym roku by nie powstała już. Gdybyśmy... Oj, to byśmy pana atakowali. Bo wszyscy wiecie, jak w samorządach przeważnie. Wszyscy na ostatnią chwilę, w ostatnim roku wyborczym. W tym roku tak ceny dróg, asfaltu wzrosły, że gdybyśmy tą decyzję mieli podjąć, miałaby być budowana w tym roku, to pewnie dwukrotnie by była droższa, no i odbilibyśmy się pewnie z tym pomysłem na czas późniejszy. Ale na szczęście tutaj zrobiliśmy to wcześniej. Wtedy, kiedy jeszcze inni po wyborach wypoczywali, a my wzięliśmy się do roboty. Zaczęliśmy budować drogi, wtedy asfalt był tani. No i z tego projektu utwardzenia dróg, tam gdzie, tak jak tu w tym przypadku, jest zejście wody na boki, nie ma tych drogich inwestycji podziemnych, udało się jeszcze w tym przetargu, ostatnim już przetargu na budowę dróg, na naprawę dróg na wierzchnię asfaltową. Bo mówię, gdybyśmy z tym pomysłem wystartowali w roku wyborczym, to by było ciężko zrealizować ze względu na cenę. No ale tutaj no, trzeba tu Andrzejowi oddać, no, bo już ostatnio ten pakiet dróg do zrobienia w tym systemie żeśmy zrobili, no i Andrzej tutaj tą Polną piłował. Rzeczywiście dyskusja, mówię, Andrzej, ile tam domów jest na tym kilometrze drogi i ile każdy dom nas będzie kosztował. Może lepiej im wybudować drogi tutaj na osiedlu, domy na osiedlu i wprowadzić. Ale na szczęście, mówię, był to dobry moment, że ten asfalt był tani, udało się to fajnie za dobre pieniądze zrobić. Na ten efekt ekstra, tak jak przed chwilą mówiłem, wartość nieruchomości, tych pół działek, no wzrasta, domy rodzą się, budują się jak grzyby po deszczu, także fajnie, bo to nowi mieszkańcy, to nowe życie dla parafii, dla szkoły, dla wszystkich. No jak przybywają mieszkańcy, no to wszystko się rozwija, jak ubywają, to wiemy jak jest, no znika wszystko, znikają wtedy szkoły, zakłady pracy, wszystko. Także cieszę się z wami, że udało się tutaj tą drogę zrobić, a podziękowania tutaj, dlaczego ta droga, no to tutaj oczywiście Andrzej, Janka, Nickę też jakby z powiatu mogła pomóc, to by pomogła, ale powiat, jak wiecie, po przejęciu władzy przez partię nie zrobił przez 2 lata nic, ani jednej rzeczy. Jest to przykre, bo wiele żeśmy proponowali im też, że dołożymy, w ogóle nic kompletnie. Szpital rozgrzewany stoi we wrześniu, miał być skończony. Stan surowy, otwarty. Także, ale ważne, rób to, co możliwe. Cieszymy się tym, co mówię. Co my mogliśmy zrobić, udało to się zrobić. Najważniejsze, że spełniamy to, po co żeście nas wybrali, czyli podwyższamy jakość waszego życia, co mnie bardzo cieszy, że mogliśmy to spełnić, choć w obietnicach i w programie wyborczym nie było tego. Nie? Ale była okazja, to robimy i fajnie zostało to zrobione. To
czyli jeszcze raz panie burmistrzu dziękuję, dziękuję wszystkim też radnym, bo tak jak w tej kadencji, też w poprzedniej kadencji się współpracuje z radnymi ziemi jarocińskiej, którzy oczywiście wszyscy to popierają, bo to nie jest tak, że decyzja jednego radnego, oczywiście całego zespołu, bo do takich prac, żeby takie inwestycje powstawały, musi być naprawdę zespół, który tak jak wspólnie zawsze wspomina. Podejmuje trudne decyzje, a z tych decyzji trudnych zaś wychodzą właśnie takie inwestycje, jak tutaj Państwo widzicie. Panie burmistrzu, zapraszam do przyjęcia wstęgi. Panie dyrektorze z firmy Drobu, która wykonywała nam tą ulicę, serdecznie zapraszam. Zapraszam panią sołtys Wyszkowa, przedstawiciela Rady Sołeckiej. Zapraszam mieszkankę ulicy, zapraszam dziecko, czy jest tej ulicy? Jest, tutaj na nowo się buduje, bo tak, proszę bardzo. Moja para, mama. No, może być dwie, mogą, bo może być dwoje, jeden, proszę bardzo. Proszę bardzo, mama. Mamy te nożyczki? Patrz, moja. Andrzej, tu są, tu są. Ja proszę. Dobra, mama, będzie chodzi. Proszę bardzo. Ja masz. Jeszcze jedne zostały. Jest chłopczyk, chłopczyk. Jeszcze kurwa, masz chłopczyk? No tu mieszkańcy. No jest. Jest jeszcze jedno. Chodź, są nożyczki, no tak, przecinamy. Wszyscy się zmieszczą. Wszyscy się zmieszczą. Powolutku. Powolutku. Dalej. Ładnie, ładnie. Tak, i życzę ci Andrzej i Janka, żeby to podziękowanie 21 za lista wyborczy. Zobaczymy, jak będzie. Do wieczora dzisiaj. Podziękowanie. Siedle Miniaków, głównie ulicy Pałnej. Dziękuję. I to teraz może te kwiaty dostałem z Siedlemina, w Roszkowie dostałem tutaj od Janki, to te kwiaty mogę śmiało Jance przekazać, a tam będę miał drugie. Teraz mamy... Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Teraz jedziemy na Zielony Zakątek. Przy placu zabaw otwieramy Zielony Zakątek. Zapraszam wszystkich. I tam będzie ten. Dla wszystkich. Idziemy tam, tak? Tak jest. Idziemy, a nie jedziemy. Idziemy? Andrzej mówi, że jedziemy.